Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem pokazać moje winko, jak sobie chodzi. Wino jest zrobione w tym roku w butelce plastikowej. Ze względu na to, że jest bezpieczniej. Tu widzimy butla plastikowa, dziesiątka. Do tego tutaj koreczek gumowy, taki kupiony w sklepie. I rurka plastikowa. Ono bulka dosyć intensywnie, bo to jest taki gdzieś trzeci tydzień pracy. Winogronowe, z winogron czerwonych, takich czerwono-fioletowych, altanowych. W tym roku był bardzo obfity zbiór. Także załadowałem jak należy i myślę, że będzie świetne winko. Zapach jest naprawdę przedni. Ze względu na to, że butle są drogie, szklane, to lepiej chyba jest właśnie zastosować takie butelki plastikowe. Tutaj watkę się jeszcze daje, taka porada moja. Watkę dajemy po to, żeby drozofilę melanogastery, czyli te słynne muszki, żeby nam się tutaj nie wpitalały do tej kapilary. Widać, tu kilka utonęło. I myślę, że będzie to za parę tygodni po zlaniu wspaniały napój. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że wiadomo, taką butlę można gdziekolwiek postawić. Nie mamy obawy o to, że nam się potłucze. Nawet nie musimy tego później czyścić, bo zlewamy tylko winko i ten osad, który tam zostanie. Jeżeli nam się chce, to możemy go oczyścić ponownie, jako butlę stosować, a jeżeli nie, to wyrzucamy do kubła po spuszczeniu wina. Pozdrowienia i serdeczności. Star TV.